sport to zdrowie, ale nie tylko, to także sposób na życie. Przełamywanie z własnych słabości, to jest to. Tu nie ma przeproś, ale tu mnie boli, już po prostu nie mam siły. Tu musisz wydobyć resztki energii i jedziesz dalej. To są zdarzenia. Marcin Czapski, witam i zapraszam. W Polsce Amp Football jeszcze raczkuje. W niektórych krajach grają w to od ponad 30 lat. Kadra trenerska, jak na razie pierwszej drużyny w Polsce, obiecuje, że dołoży wszelkich starań, by na arenie międzynarodowej osiągnąć znaczące sukcesy. Kamil, bohater reportażu Pawła Gregorowicza, ciężko trenuje, by dostać się do polskiej kadry Amp Footballu. Zapraszam na reportaż. Piłką nożną już interesuję się w zasadzie od dzieciństwa. Pamiętam mundial we Francji 98 rok, czyli dosyć długo. Z chłopakami zawsze pod szkołą, w szkole graliśmy. Ta gra jest tak niezwykła, kurczę, to że trzeba, musi być takie zaufanie w tym zespole, że tu do siebie podejść, taką komunikację, że ta drużyna jest po prostu też taką grupą. Taki smak zwycięstwa, jak się wygrywa, to jest ta adrenalina, to wszystko gdzieś to tak funkcjonuje. Nie spodziewałem się takich efektów, wiadomo, no nawet z nami w dziadka sobie spokojnie gra, no wiadomo, że tam jeszcze trochę brakuje, ale jak potrenuję, to da sobie radę. Kamilu, a co jest dla Ciebie najtrudniejsze w trenowaniu piłki nożnej? Granie z protezą, bo to jednak nie jest to samo, co mieć zwykłą nogę, bo to wszystko nie jest przy bieganiu, przy większych odległościach, to już jest jednak, odczuwa się jakieś tam dyskomfort. Jak byłem właśnie mały, wszedłem na piec kaflowy, na tą taką rozgrzaną blachę. Poparzyłem wtedy całe nogi i wewnętrzną część dłoni. Nie mogłem biegać tak jak inni. Wiele rzeczy po prostu sprawiało mi trudność. No i lekarze zadecydowali o amputacji prawego podudzia. Na początku to była, kurczę, taka ciężka decyzja, bo kurczę, funkcjonowałeś jakoś sobie radziłeś, a teraz nagle masz nie mieć nogi i nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić, no ale w końcu podjąłem decyzję o tej amputacji. Myślę, że to była najlepsza decyzja w moim życiu. Tak, a teraz mam swój po prostu Amp Football i coś rewelacyjnego. Nie musimy biegać, oni przychodzą do nas. Oni przychodzą do nas, i tak przyjdą. Drużyna powstała w październiku zeszłego roku, czyli pół roku temu. Był pierwszy obóz i przyjechało 13 zawodników. No to jest piłka nożna dla osób, które poruszają się o kulach, dla osób po jednostronnej amputacji nogi, a w wypadku bramkarzy ręki. I jest praktycznie bardzo podobna do znanej nam wszystkim piłki nożnej, tylko jest, zasady są adaptowane do możliwości zawodników. Czasami jest ciężko, bo i rączki bolą, bo trzeba troszeczkę pobiegać, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że właśnie mówię, to jest kontakt też z innymi osobami niepełnosprawnymi. Możemy gdzieś wyjechać, też naprawdę rewelacja. Szanuję do takich ludzi, którzy uprawiają w tej postaci również futbol. No, jak ktoś ma zamiłowanie do tej dziedziny sportu, jak najbardziej popieram coś takiego. Tutaj też poznaje człowiek też swoje własne słabości, które, kurczę, chcesz, nie chcesz, biegniesz z tyłu, bo po prostu nie masz siły, ale mówię, nie, przecież się człowieku nie poddasz, musisz dogonić to. Dużo właśnie ćwiczymy w tej chwili rozgrywania akcji. No i na koniec treningu takie krótkie gierki. Na przykład tu było 3 treningi, to za każdym razem było tego coraz więcej. We'll be right back.
chodzę właśnie na siłownię, żeby motorycznie dorównać im właśnie szczególnie duże partie ramion. Gdyż tutaj mamy, jak chodzimy o kulach, to jest dosyć duże obciążenie. Jakąś bramkę strzeliłeś? Byłem blisko, ale niestety nie. Tam niestety tak bramki łatwo nie padają. I tym bardziej, że ja gram na obronie, więc wiadomo, że raczej z tyłu. No ale mi się udało oddać dwa strzały. Niestety jeden został no minimalnie obok bramki przeleciał, tak myślę sobie, kurczę, taka ładna bramka by była, gdyby leciało w światło. To jest naprawdę duży, duży szacunek i tylko życzę ci powodzenia. A jakie rady mógłbyś dać Kamilowi? Kamil dopiero zaczyna, Kamil chce się dostać do tej reprezentacji. Jakie rady, jakie wskazówki? No wytrwałość i cierpliwość, no przede wszystkim. No i żeby wierzył bardzo w to, że mu się to uda, a na pewno mu się uda. To, co ja nie mogę spełnić na boisku dla normalnie pełnosprawnych, tutaj mogę się gdzieś tam w pewien sposób spełniać. Wiadomo, że to nie jest to samo, ale to jest bardzo podobne. Jak jest szansa, jest możliwość zrobienia czegoś nowego, rozwinięcia nowych pasji i albo kontynuowania tych, co były, tylko w inny sposób. Proste, trzeba jechać i korzystać. Jak Kamil powiedział nam, że zamierza grać w AmFootball, była nasza pozytywna reakcja, chociaż na początku nie wiedzieliśmy, co to jest. Obawialiśmy się tylko tego, że sobie nie poradzi ze względu na to, że Kamil dużo wyzwań podejmuje. Muszę powiedzieć, że Kamil zrobił nam dobre wrażenie. Kondycyjnie wytrzymał całe zgrupowanie, wszystkie trzy treningi, co jest raczej rzadkością w wypadku nowych zawodników. No i też technicznie widać, że mimo że ma problemy też z tą drugą nogą, to naprawdę zaskoczył nas tym, że sobie dobrze radził. Poznał wiele ludzi w różnym wieku, też niepełnosprawnych i tak dalej, więc cieszę się, że ci ludzie też dążą do tego, żeby robić coś w swoim życiu, żeby się nie poddawać. Chciałbym mieć właśnie, być bardziej zdyscyplinowany, może fizycznie, rozwinąć się fizycznie, popracować właśnie nad dryblingiem i nad tymi różnymi podaniami. Dwa, gdzieś tam mieć tu w środku takie większe poczucie, że ja jestem czegoś wart więcej. Takie, że ja na pewno, to taka pewność siebie. Jestem pod mega wrażeniem. Jestem pewny, że ja z tego nie zrezygnuję, będę grał to dalej. Przełamywanie z własnych słabości, to jest to. Tu nie ma przeproś. Musisz wydobyć resztki energii i jedziesz dalej. Kamil, którego przed chwilą widzieliśmy, jest jedynym zawodnikiem AmFootballu w naszym województwie. Dotąd nie miał gdzie trenować, pomocną dłoń wyciągnęli do niego trenerzy drugoligowego zespołu Motoru Lublin. Chłopak może teraz trenować z drużyną, kiedy tylko ma ochotę. Dodajmy jeszcze, że w reportażu wykorzystano zdjęcia z prywatnego archiwum Piotra Augustyniaka. A w naszym studiu gość, dr Józef Krzak. Witam serdecznie. Witam. Dr Józef Krzak, trener piłki siatkowej na siedząco. Zgadza się? No zgadza się, oczywiście. Panie doktorze, panie trenerze, Kamil, o którym materiał widzieliśmy przed chwilą, jest też pana podopiecznym, bo on też trenuje siatkówkę na siedząco. No Kamil, myślę, że też, tak jak każdy z nas, chciał być piłkarzem nożnym, bo wiadomo, że piłka nożna jest numer jeden w Polsce, w świecie, więc Kamil zaczynał też marzyć o piłce nożnej. Oczywiście Kamil też 2 lata już trenuje piłkę siatkową na siedząco, również z powodzeniem takim, że w reprezentacji młodzieżowej był w Polsce jako zawodnik wiodący. Czyli zawodnik kompletny, interdyscyplinarny, można by powiedzieć. Znaczy, myślę, że Kamil się rozwija cały czas. On cały czas, prawda, dąży do czegoś. To bardzo dobrze, że chce coś osiągnąć w życiu, bo każdy z nas chce jakiś sukces odnieść. Dlaczego mamy mu bronić, odnosić sukcesy? Osoba niepełnosprawna nie ma, że tak powiem,
takiej możliwości i wykazać się w sporcie zdrowym, ale w sporcie osób niepełnosprawnych może się wykazać. Jak się pracuje z takimi zawodnikami? No bo nie są to zawodnicy, z którymi przeciętny trener spotyka się na co dzień. To są osoby pokrzywdzone przez los, w jakimś stopniu niepełnosprawne. Jak się z nimi pracuje? Znaczy one są niepełnosprawne, tak się prawda o nich mówi. Znaczy one są sprawne, tylko że są z niepełnosprawnością, ale są bardzo sprawne. Czasami są sprawniejsze niż osoby zdrowe. Ja mówię, ja jeżeli prowadzę zajęcia ze studentami, ja prowadzę na rehabilitacji zajęcia ze sportu osób niepełnosprawnych i te osoby zdrowe, czy studenci siądą, próbują siatkówkę na siedząco, czy koszykówkę, czy taniec na wózku i im to nie wychodzi. Mówię, jak ci niepełnosprawni sobie z tym radzą? My nie możemy. A pan pyta wtedy, jacy niepełnosprawni? Sprawniejsi ja niż wy. Widzicie, więc oni są sprawni, tylko wy jesteście niesprawni. No ale właśnie jak się z nimi pracuje? Bo to na pewno inaczej niż z tymi zdrowymi, powiedzmy. Znaczy na pewno trzeba po prostu do każdego indywidualnie podejść. Ten trening musi być dłuższy. I trzeba do każdego porozmawiać, zachęcić. Jeżeli ta dana osoba się w to wciągnie, to tak jak mówię, potem ciężko będzie skończyć ten trening. To są osoby, które się nie poddają, można powiedzieć, bo nie załamują się, kiedy spotka ich nieszczęście. No to nie siedzą w domu, tylko idą na trening, robią coś ze sobą. Oczywiście, idą na trening, chcą osiągnąć sukces. Często jest, tak jak mówię, no, takie czasy mamy, że teraz no, niestety sportem rządzi pieniądz. No i tutaj też brakuje tych środków na to, żeby prawda, oni mogli pojechać, sprawdzić się, pograć, zrobić jakiś sukces, odnieść sukces. Nawet teraz na Paralimpiadę, z tego co wiem, nie jest to wszystko tak ładnie poukładane. Niektórzy sportowcy muszą, żeby kwalifikacje wywalczyć, muszą jechać za swoje pieniądze. I dopiero wtedy mogą uczestniczyć w zawodach. Ale jednak biorą udział w tych zawodach, odnoszą sukcesy, idą do przodu, czyli nie poddają się, jednym słowem. Ja może do historii sięgnę. W roku 1980 Polska była, pierwsze miejsce zajęła w klasyfikacji medalowej, przepraszam. I tutaj zdobyliśmy 183 medale i jako pierwsi na świecie wygraliśmy tę kwalifikację. Więc tutaj jest sukces i do tego sukcesu myślę, że powinniśmy dążyć. Czyli dobre tradycje i do sukcesu powinniśmy nawiązywać. Dziękuję bardzo serdecznie, że w naszym studiu, przypomnę, był dr Józef Krzak, trener piłki siatkowej na siedząco. A dziś to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.